Zapraszam Was na stronkę csgoskins.com, gdzie możecie otwierać przeróżne skrzynki ze skinami do Counter-Strike'a oraz do użycia mojego kodu promocyjnego Mateo. Wszystkie linki do stronki znajdziecie w opisie. Serdecznie polecam. Starcie 33 sekundy do końca, bomba w posiadaniu terrorystów. A jeden dobry granat ułamkowy też potrafi zrobić swoje. Zostaje przeciw tylko i wyłącznie Facecrack, ten chowa się jeszcze w kuchni. Ale czas gra na jego niekorzyść. Snatchy jest już ustawiony tak samo jak Okolicious, czyli oczywiście od shorta. Bomba jedna zostanie podłożona i jest to dobra sytuacja dla terrorystów, bo ci zgarną trochę funduszy. Jednak żeby nie przegrać tej rundy, bo Facecrack jest dobrze ustawiony i wydaje mi się, że spodziewa się, skąd przychodzą antyterroryści. Najlepsze dla naszych polskich zawodników jest to, żeby być mocno obity. No ale właśnie, Facecrack z jednym trafieniem, ale ma tylko 20 jednym punktów zdrowia. Pytanie, czy Okolicious poradzi sobie z rywalem jeden na jednego? Przede wszystkim jest zestaw do rozbrajania, ale trzeba to rozegrać jak najszybciej, bo czas nieubłaganie ucieka, a rywal może grać na czas. Okolicious podnosi Akacza, jednak czy zauważy rywala, który siedzi w kuchni? Czasu coraz mniej. Facecrack czy Okolicious? Jest dorzucony smog, będzie rozbrajany raz. Jednak nie, Okolicious chyba sobie nie poradzi. Rozbrajanie na raz. Pytanie, co zrobi z tym Facecrack? Czy będzie starczyło czasu? Zdąży! No i nie wiem, czy tego będą spodziewać się terroryści, bo widzimy, że Snax jest także już na plecach, więc ta runda wygląda, że może wpaść za moment na konto Virtusów, ale Snax dostaje prosto w głowę, no i nagle tracimy zawodnika i wydaje mi się, że terroryści już wiedzą, że tutaj może być stack, dlatego warto by było chyba wycofać i na razie jeden z zawodników jakby kierował się w tą stronę, ale terroryści pchają cały czas pod tym domsite'a. Tutaj jest właśnie Okolicious na bliski dystans, ale już dostaje głowę, ale przy okazji jest eliminacja od Micha, jest także Vegi, więc mamy sytuację 2-3. Ale od apartów wychodzi ten najgroźniejszy, ten, który miał najwięcej fragów w poprzednim spotkaniu, jak grał z Virtusami. No i cały czas Polacy walczą, ale od konektora już wchodzi dwójka terrorystów. Vegi z tego USP-ka jeszcze zabijano, ale Vegi sobie niestety nie poradził. Na forsie jest CZ-ka Okolisiusa, Michu i Vegi z Desert Iglami, Snack z 5-7, ale podejście szybkie terrorystów od razu od dywanów pod koncertem B, tam czaj się jeszcze Snack i jest przy okazji Michu, ten z dwoma trafieniami i jeszcze Snack dokłada pestkę od siebie, chociaż to Michu tak naprawdę z trzecim trafieniem, to Snack sam miał do pomocy, rotacja od antyterrorystów, Snatchy po raz kolejny, Virtusi na forsie grają fenomenalnie. Ale jest Okolicious na dobrej pozycji, wychodzi po tym flashu. No i bardzo ładny flash od Vegiego właśnie poleciał. No i nagle zostaje nam sam Almazer w sytuacji 1-3, ale on ma bardzo agresywną pozycję. Jeżeli nie będzie się go spodziewał żaden z zawodników, to może być ciężko. Almazer w sytuacji 1-3 zabija dwójkę przeciwników. Zostaje nam sam Vegi, który zna oczywiście pozycję swojego przeciwnika, ale on podnosi także snajperkę. Jeden celny strzał od Almazera wystarczy na zabicie, ale Vegi go obiega. No i na szczęście ta szósta runda wpada na konto Polaków. Znaczy wcelowany już w pozycję rywali. Ofensywnie blisko na rampie i to się może udać, bo rywal podchodzi na blisko i mamy trafienie otwierające. 4-5 jest pierwsza przewaga, od środka podchodzi jeszcze drużyna Force, ale tam dobrze ustawiony Vegi, Okolicious do pomocy. Zginie Snatchy, ale Vegi też trafia. Po raz kolejny zostaje tylko i wyłącznie Almazer. Ten osamotniony na bombsite, a stara się jeszcze wejść, ale bomba, nie dość, że nie jest w jego dłoniach, to jeszcze Vegi ze schodu. Zawodnicy z Rosji, tym razem na samych CZ-kach, no ale jest także jedna snajperka, która tutaj może zagrozić. Ten zawodnik, który teraz ma najmniej fragów, miał najwięcej w poprzednim spotkaniu, co ciekawe. No ale zobaczmy, bo jest to wejście, robi się niebezpiecznie. Vegi, znaczy wyeliminowany. Ten bombsite jest przejęty. Bomba nie powinno być problemu z zaplantowaniem tej bomby, co się dzieje, ale może być problem z obroną tego bombsite'u. Sytuacja 3-4. No i zobaczmy, bo ten smog blokuje antyterrorystów, ale właśnie schodzi. No i właśnie, ten, który miał snajperkę, robi tutaj robotę. Nie tylko zabić Snatchy'ego, jak i sprowadzić go do innej pozycji. Teraz natomiast Force schodzi podobnie jak w rundzie poprzedniej. Vegi trafia, ale odpowiada Jerry. 4-3, bo trafia też i Vegi. Vegi jednak mocno obity, ten ginie, Snatchy do 27 punktów zdrowia też jest poobijany. Jednak to Force ma w tym momencie przejęty bombsite, a X-Power trafia. Próbował jeszcze swoich sił Snax, ale ten też nie dał rady, bo zabija go Almazer. X-Power trafia, próbowały się swoich sił Snax, ale... ...się patyczkować, chcą szybko zdobyć tą rundę. No i rushują na bombsite B, a to jest dosyć niebezpieczne, bo jest to ustawiony facecrack, no i właśnie on wychodzi po flashu, idealnym flashu rzuconym przez zawodnika z Rosji. Jeszcze do tego zabijają
zawodnicy rotujący, no i zostaje nam nagle sam Snacks, więc tutaj wystarczyło, widzieliśmy jeden flash, no nie wiem do końca co chcieli zrobić Virtusi na tak dobrze grających po stronie CT zawodników Force. Do końca nie wiem, pamiętam jak oglądałem mecz, w którym właśnie grał Filip Neokupski, nasz polski zawodnik Face przeciwko G2, gdzie właśnie też tam było 5 FPS-ów i zawodnicy mieli problemy. Wychodzi na to, że z tym serwerem są podobne problemy i gdzieś tam te FPS-y uciekają ze względu na brak synchronizacji. Nie przeszkadza to jednak w fragowaniu naszych polskich zawodników, bo Snatchi już trafia, chociaż odpowiadają zawodnicy Force. 3-4, dorzucony jeszcze w tym momencie Smoke, a eliminuje rywala. 3-3, nie trafia niestety Snatchi, natomiast Jerry eliminuje własnego zawodnika. Snacks eliminuje Jerego 3-1 i wychodzi na to, że ta runda zostanie wygrana dosyć przypadkowo. Natomiast nie wiemy, czy będzie powtórzenie rundy ze względu na takie problemy serwera. No, natomiast ale... Almazer zostaje sam. Bomba podłożona 3-1. Zawodnicy Virtus Pro każdy w innej pozycji, więc wydaje mi się, że Almazer nie będzie mieć podejścia, chociaż teraz ten dorzucony granat zapalający przeszkodzi. Okolicznicowi ten pali się. No i pali musi uważać Okolicznic. Prawie jak na Eurowizji się paliło. No i zapalił się do samego końca. Szkoda, że na Eurowizji się tak nie zapaliło. Almazer zostaje sam, dorzucony zostanie Smoke. Pytanie, czy prosi zawsze broją na raz. W tym przypadku udaje się Almazerowi jeszcze wyeliminować naszego polskiego zawodnika. Snatchi też ginie. I pomimo tego, że Force przegrywa rundę, to Almazer zrobił co mógł. Po jednym z terrorystów, ale teraz Virtusi muszą to grać, jeżeli chcą dalej walczyć. Michu wreszcie trafia i jest trafienie otwierające, odpowiada natomiast X-Power. 4-4 X-Power po raz drugi, Okolisiusa i już nie zobaczymy. Jednak jest na środku Snacks, ten chyba zauważył jeszcze rywala, ale widocznie Snacks nie sprawdził dokładnie okna, bo tam znajdował się Almazer. 3-2, Wegi podnosi bombę. Są jeszcze w stanie zawodnicy Virtus Pro przejść na bombsite B, bo tam nie ma nikogo. Jedynie na środku przy drabince znajduje się rywal, chociaż teraz Almazer sprawdza connect i Snatchiego już nie zobaczymy, zostaje tylko i wyłącznie Wegi. Snacks, powiem tak, niestety nie jest zadowolony, ale 16-10, a Forze przechodzi powiem dalej tak do playoffów. Na razie jednak agresja od zawodnika Sprout, ale to się nie opłaca. Okolicious ze świetnym strzałem. Zobaczymy jednak, czy Snacksowi uda się wyeliminować rywala, który gra w okolicach małej drabiny. Jak na razie Syrson skrócił bombsite, ale Snacks nie dał się zaskoczyć. To naprawdę wygląda obiecująco w tej rundzie dla Virtus Pro. Celny strzał i proszę, mamy przewagę. Do Spiri jednak za ogiem, cały czas z pełnym paskiem zdrowia, ale nie bardzo ma pojęcie, gdzie znaleźć Virtusów, chociaż ten strzał rewelacyjny, ale właśnie brak smoka, brak defa, a przecież Okolicious cały czas ma to pod kontrolą i ten frag i tak już niewiele znaczy dla reprezentanta Sprout. Ale wiecie jak to jest, wiecie jak to jest z takimi rundami, tym bardziej, że Niemcy mają pomysł na siebie w tej rundzie. Skrócenie bombsite'u B we czterech, jedynie w łączniku pozostaje Syrson, tak żeby dawać jakieś informacje. Znaczy już wie co się dzieje, no ale jednak Okolicious zdaje pierwszego fraga. Michu bardzo blisko, świetne wejście Micha i chyba nie będzie tutaj żadnej niespodzianki, chociaż na bombsite'cie B jeszcze czają się rywale. Mirwit na blisko, ten jednak bez eliminacji, tylko z jedną Syrson, także...
Virtusi z tą bombą pod bombsite'em, ale Syrson ma przecież snajperkę. To będzie tylko zmyłka, ale nie można upuścić bomby. Na szczęście okoliczność nie dał się trafić. Tylko ja się zastanawiam, dlaczego to oko z bombą muszą tego fejka stworzyć i zobaczmy, co się właśnie dzieje w tym spotkaniu. Sytuacja 2-2 i tylko 5 sekund na zegarze, ale Michu nie zdąży podłożyć tej bomby. Jednak Sprout wygrywa to na czas. Pojedynkować, ale te wszystkie pojedynki przegrywał. Wegi jeszcze ma granaty i tego smoka i mołotowa, także jakaś może zmyłka od oko na odnodze, nawet nie zmyłka, tylko pomoc na bombsite B, ale Syrson się zdążył wcelować i już wszystko jasne dla zawodników Sprout. Speedy gotowy, wcelowany z tego auga. Dwa szybkie fragi od niego na sam koniec. Wcześniej na odnodze, gdzie akurat wykorzystał te agresje rywala, po prostu znaczy się nie dał zaskoczyć, ale generalnie AWP istnieje tylko po stronie Sprout jak na razie. I od razu fragi dla tej drużyny, już trzy, no niestety, ale to jest fatalny początek dla Virtus Pro z augiem na tę odległość. No Speedy pokazuje, jak to robić, pokazuje, jak grać. Ale Snax, tak zwany Ronaldinho of CS, może jeszcze kilka sztuczek pokaże. Na razie jedna eliminacja od niego, chociaż dorzucony granat i od drugiej strony bombsite'u za chwilę się może wychylić kolejny z zawodników Sprout. Faven na razie jednak jeszcze bardzo bezpiecznie. Ten w ogóle chyba podejdzie od strony od nogi, ale nawet nie będzie musiał. Że są skrócone, dają sporo informacji. Jeszcze smoke od Speedy'ego, ale zobaczmy, gdzie stoi Syrson. Ten jednak może być niespodzianką. Okoliszy trafia Micha. Mieliśmy entry fraga od Polaka. To się wszystko wyrównuje, ale Snatchi no w końcu też dają sobie znać. I Virtus Pro po raz kolejny z jedną osobą więcej, chociaż całą akcję zamyka Syrson od pleców. Teraz frag dla Favena, raz jeszcze Sprout i zostaje tylko Snatchi, ale niestety snajperzy Sprout pokazali się ze świetnej strony. Właściwie Syrson tylko to ubezpieczał. A to też oznacza, że na bombsite A mamy dwie snajperki. Syrson grający w łączniku, Faven, który za chwilę może mieć sporo do zrobienia. Już wychylony pierwszy ze snajperów, odkryta bomba i koledzy mają informacje. Mirbit, Kito, wszyscy gotowi, a tym bardziej właśnie Mirbit grający tak blisko. Zobaczmy, ile on tutaj widzi. Na razie jednak strzały niecelne i Polacy to mogą wykorzystać. Nie najgorsza wymiana, ale tylko do pewnego momentu. Teraz zostaje sam Snatch i ten już stracił ponad połowę swojego życia. Czy Kito spodziewa się, że Snatch jest cały czas schowany za wagonem? Bo chyba nie do końca. Syrson też źle wcelowany. Dajmy szansę Polakowi. Proszę bardzo. Snatch w tej rundzie trafia po raz drugi. Ale to też sygnał dla ostatniej dwójki, że Snatch jednak nadal kręci się gdzieś w okolicach od nogi, że on wciąż może mieć ochotę na atak na bombsite otwarty. Chociaż i Kito i Speedy grają bardzo defensywnie, także będzie okazja na podłożenie bomby. Myślę, że akurat z tym Snatch nie będzie miał problemu. Pytanie tylko, czy uda się utrzymać to wszystko w bombsite, bo rywale już są bardzo, bardzo blisko. Ale Snatchi sprytnie gra defensywnie, podniesiona snajperka. Snatchi trzeci celny strzał w tej rundzie. I potrzeba tego jeszcze jednego, chociaż Polak jest mocno obity. No niestety, niestety się nie udaje tej rundy wygrać, ale pamiętajmy, że to była runda z pistoletami. Do tego smoka i wyrównuje to wszystko. Faven na plecach. Virtus Pro już ma problemy. No, obawiam się, że za chwilę wszystko może wrócić do normy. Ale Michu i Snatchi może jeszcze ugrają. Snatchi akurat miał świetną rundę tę poprzednią. A teraz nie daje rady. Ze Speedim zostaje tylko Michu. Ten jeszcze się zakręcił. Jeszcze podniósł snajperkę. Wie, że dzięki takiej broni będzie miał większe szanse na zwycięstwo. Jest kolejny frag od Micha w tej rundzie. Ma jeszcze sporo czasu. Jeszcze tej bomby nie musi podkładać. Chociaż po tym dorzuconym koktajlu Mołotowa musiał, bo skoro zabezpieczył pozycję, to nie było sensu się bawić. Mirbit jednak bardzo blisko, ale Michu jeszcze daje o sobie znać. Teraz pytanie, czy znajdzie Speedy'ego. Już znalazł pozycję rywala. Jeden i drugi mocno poobijany. Speedy nadciąga Michu wciąż z AWP i Michu zostaje bohaterem tej rundy. Sami Virtusi, którzy spodziewają się wejścia na bombsite zamknięty, to jest ustawienie 3-1, chociaż nawet 4, patrząc na pozycję Wegiego już w tym momencie. Na A tylko Snatchi, a właśnie to tutaj Sprout zaczyna atakować. Plus taki, że Virtus Pro się w tym wszystkim połapało, więc może uda się grać nawet na odbijanie tego bombsite'u. Na razie Sprout pewnie trochę zdziwiony, gdzie oni są, gdzie ci Polacy się pochowali. A Snatchi pokazuje, a tutaj panowie! Snatchi z jednym fragiem, jeszcze jest kolejny fajny strzał od niego. Bomba podłożona, Snax tylko 2 HP, ale jednak Virtus Pro z przewagą, chociaż już teraz nie. Snatchi, co on wyczynia w tej pistoletówce? Trzeci świetny strzał od Polaka. I od razu podniesiony zestaw do rozbrajania, także nadal będzie spora szansa dla Virtus Pro. Michu już kładzie tego smoke'a na bombę. Snatchi na raz,
Jeszcze 2 sekundy, jeszcze chwila snatchi, no i jest! Jest runda pistoletowa, tym razem dla Virtus Pro. Dają wszystko na jedną kartę. I Mirbit z domknięciem akcji od odnogi. Na szczęście Michu jest gotowy, ale pytanie, jak długo będzie patrzył tutaj Polak. Pewnie tak do samego końca. Michu nie zawodzi. I Syrson i Faven. Teraz już tylko Syrson, ale mało tego czasu. Bomba na widoku. Michu już po drugiej stronie, ale tutaj chyba lepiej będzie zagrać bezpiecznie. A jak się wychylać, to tylko we dwójkę. 9 sekund na zegarze. Michu na razie straszy rywala, ale Syrson nie chce podejść. On tutaj liczy na to, że jeszcze może uda się wygrać rundę. Michu nie ma prawa się wychylić. Bomba oczywiście nie zostanie podłożona u przeciwnika. Virtus Pro nie odskoczyło tymi finansami, a taką sytuację mieliśmy przecież w pierwszej połówce, gdy to Niemcy grali w obronie. Wtedy mieli po 10 tysięcy dolarów i jakaś jedna porażka im nie robiła różnicy, chociaż pamiętajmy, że Sprout tych rund nie przegrywało właściwie, bo dopiero przegrali ostatnią, 15, gdzie Michu się popisał. A patrząc na to, co się dzieje, chyba już wiemy, że to jest koniec, moi drodzy. 5-1 zostaje tylko Snatchy, ale... Jeden frag to będzie za mało, przydałoby się 4 kolejne, jeszcze rozbrojenie bomby. Ale Walczak, ale Fighter, Snatchy po raz trzeci. No lubię, gdy rywale dają taką szansę. Myślę, że Sniper Virtus Pro też to lubi, ale co z tego, skoro Mirbit spokojnie wcelowany. Let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur when you're working this hard.